Obudź się, Polsko ma. Obudź, tak. Obudź się, Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Obudź, tak. Radio kończy. Obudź się, Polsko, biją dzwon. Szanowni Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie ministrze, Rada Dialogu Społecznego zaopiniowała rządowy projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym na poziomie 12 zł brutto. Niedawno o tym wspominał pan minister, będąc gościem rozmów niedokończonych, i to rzeczywiście staje się rzeczywistością, tak, faktem. No jak byłem u was w studio, to no nie myślałem, że będzie aż tak dobrze, że dojdzie do porozumienia strony pracowników i strony pracodawców w ramach prac Rady Dialogu Społecznego i będzie pozytywna opinia do naszej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przypomnę, że sprawa dotyczy, aby wprowadzić 12-złotową stawkę godzinową przy umowach zleceń, czyli przy umowach cywilnoprawnych, aby ukrócić patologie, które się dzieją no niestety w dalszym ciągu, czyli zatrudnianie pracowników w ramach właśnie umów cywilnoprawnych na bardzo żenującym poziomie. No, ja o tym mówiłem, ale były i są umowy zlecenia na 50 groszy, na 25 groszy za godzinę, na 5 zł za godzinę. To jest absolutnie skandaliczne i to chcemy ukrócić. No niestety też wiele instytucji publicznych, samorządowych zatrudniając firmy, w których no, są takie stawki stosowane. I, no i doszło do porozumienia. Ten kompromis polega między innymi na tym, że my przesuwamy wejście w życie tej ustawy na 1 stycznia 2017 roku, jakby dając większy czas firmom, które mają podpisane kontrakty do przygotowania się, ale również kwestia budżetowa, że instytucje państwowe, które będą podpisywać nowe umowy, czy to na firmy ochroniarskie, czy firmy sprzątające, no muszą sobie to w tych swoich budżetach, też zaplanować. Drugą w tym pakiecie kompromisów bardzo ważną zmianą jest to, że wprowadzamy od 1 stycznia wskaźnik waloryzacji tej kwoty. Firmy tak, to jak będzie są waloryzowana firmy. Minimalna płaca w tej chwili wynosi. Czyli 20 groszy. Złotych, ten sam wskaźnik będzie również przy kwocie 12 zł, czyli od 1 stycznia będzie to 12 plus.